Zespoły amatorskiej ligi, którą prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, stawiają na atak. Skuteczność jest na razie imponująca. W 7. kolejce spotkań w 8 meczach padło ponad 60 goli. Spotkania ligi odbywają się na boisku przy ulicy Chałubińskiego. Zaczęliśmy 17 zespołami. Na razie póki co utrzymuje się taki zestaw, chociaż jedna drużyna już miała problemy, ale to mniejsza o to. W każdym razie 17 zespołów. Z różnych powodów organizacyjnych nie udało mi się przeprowadzić tego, aby były dwie osobne ligi. Gramy w ten sposób, że to jest jedna runda, czyli każdy z każdym gra i wyłonimy bezpośrednio, kto jest najlepszy z tej siedemnastki. Faworyci trzymają się mocno. San Marino i Szalone Cytryny mają na koncie same zwycięstwa. W 7. kolejce San Marino rozbiło 11-5 Alibi. Szalone Cytryny miały problem, ale pokonały Jamajkę 4-3. San Marino, Szalone Cytryny to jednak firmy, które tu przodują zdecydowanie, także no zobaczymy. Myślę, że to będzie chyba jednak finał. Znaczy bezpośredni mecz między tymi zespołami zadecyduje o tym, kto będzie mistrzem. Po zaciętym meczu Team Janas wygrał z Armet Ort 2-1. Ciekawie było też w spotkaniu, w którym Paco Radom pokonało 4-3 Pierota. W innych meczach Wola zwyciężyła 3-1 Windora, a Królewscy 7-4 Klub Kokosa. Natomiast Amatorka zremisowała 3-3 z Ekoidą. Z kolei mecz Druk Point Kajtek zakończył się wynikiem 5-5. Niektóre drużyny się tam dzieliły między sobą. Jest teraz taki zespół Team Janas, za moimi plecami rozgrywa swój mecz z Armedem. Jest Paco, taki zespół, który no też tam zawodnicy gdzieś tam się pojawiali. Przyszli strażacy pod taką trochę dziwną nazwą FC Królewscy. Jest nowy zestaw, ale zawodników mamy, jakby to powiedzieć, w dużej części tych samych. Kolejne mecze Ligi Amatorów odbędą się w czwartek. Początek pierwszych spotkań o godzinie 19:00.